Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Zgodnie z tym, co obiecałam, zaczynamy cykl o problemie wypadania włosów u kobiet. Postanowiłam ten cykl podzielić na trzy części. Pierwsza część będzie mówiła o tym, jak poszukiwać przyczyny wypadania naszych włosów. W drugiej części powiem troszeczkę o badaniach, które powinniśmy wykonywać. A w trzeciej części dowiecie się, jakich produktów używałam, które produkty mi służyły, a po których nie widziałam praktycznie żadnej różnicy. Chcę jeszcze tylko dodać, że wszystkie rady, jakich będę udzielała w tych filmikach, pochodzą z moich własnych doświadczeń, z tego, przez co ja musiałam przejść, zanim dowiedziałam się, dlaczego mi wypadają włosy. Ja nie jestem lekarzem i nie jestem specjalistą od włosów, ale wiem, że mogę Wam pomóc, bo troszeczkę tych perypetii moich włosowych było po drodze. A teraz, żeby nie przedłużać, zapraszam Was do dalszej części. Pierwsza i chyba najważniejsza sprawa to znalezienie dobrego dermatologa, który odpowiednio poprowadzi nasze leczenie. Jak poszukać takiego lekarza? Tutaj musimy się zdać albo na opinię jakiejś osoby znajomej, bądź kogokolwiek, kto borykał się z podobnym problemem i z niego wyszedł. Lub musimy po prostu poszperać i poczytać w internecie i poszukać lekarza, który specjalizuje się w problemie wypadania włosów. Jeśli nie będziecie przekonani do lekarza, którego odszukaliście w internecie lub do kogoś, kogo polecił Wam ktoś znajomy, to możecie udać się do placówek, których powstaje teraz coraz więcej. Są to na przykład specjalne kliniki leczące problem wypadania włosów u kobiet i u mężczyzn. I udając się właśnie do takiej placówki, będziecie pewni, że tam zajmą się Wami kompleksowo. Zanim ja trafiłam na dobrego dermatologa, przeszłam przez 7 dermatologów. Każdy z nich miał inną teorię i żadna z tych teorii nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Także wybór lekarza jest naprawdę bardzo, bardzo ważny, ponieważ to znacznie przyspieszy wyleczenie Waszego problemu. I teraz krótki wniosek, który wyciągnęłam z wizyt u poprzednich 7 dermatologów, jest taki, że po każdej pierwszej wizycie u lekarza dermatologa miałam zlecane praktycznie te same badania krwi do wykonania. I oczywiście po tym zleceniu zostawałam zaproszona na drugą wizytę kontrolną, analizującą te badania krwi. W związku z tym uważam, że przed udaniem się na pierwszą wizytę do dermatologa można zrobić sobie takie podstawowe, najczęściej zlecane badania. I teraz podam Wam, jakie badania były zlecane mi najczęściej. Była to oczywiście morfologia, był to poziom tarczycy, czyli badanie TSH, było to badanie testosteronu, witaminy B12, kwasu foliowego, biotyny, było to badanie prolaktyny i badanie żelaza. I nie są to drogie badania, także możemy udać się do pierwszego laboratorium, które mamy pod ręką i te badania sobie wykonać na własną rękę. I chodzi tutaj o to, żeby troszeczkę przyspieszyć ten proces poszukiwania przyczyny wypadania naszych włosów, ponieważ robiąc te badania przed pierwszą wizytą, kiedy okaże się, że wiecie, wszystko jest w normie, zostaną Wam na tej pierwszej wizycie zlecone inne badania już bardziej specjalistyczne. W związku z czym na drugiej wizycie nie będziecie analizować wyników, które prawdopodobnie zostałyby Wam już zlecone, tylko na drugiej wizycie będziecie już szli o jedną wizytę dalej. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. I jeszcze jedno bardzo pomocne badanie w szukaniu przyczyny wypadania Waszych włosów. Badanie to nazywa się trichogram. Ja dowiedziałam się o tym badaniu, będąc u 8 specjalisty i uważam, że gdyby zlecił mi to pierwszy specjalista, to wizyta u następnych 7 byłaby zbędna. I teraz powiem Wam, na czym polega to badanie. Musimy udać się do specjalisty, który nazywa się trycholog. I on pobiera z skóry naszej głowy od 50 do 100 włosów i wyrywa je z różnych części na naszej głowie razem z cebulkami. Przed takim badaniem nie powinniśmy myć głowy ani włosów przez, różnie się mówi, dobę do 3 dni. W tym czasie również nie powinniśmy stosować żadnych produktów do stylizacji i pielęgnacji. Musimy po prostu odstawić wszystko. Przed tym badaniem powinien być też delikatny odrost na naszych włosach, jeśli farbujecie włosy. I po pobraniu tych włosów trafiają one pod mikroskop i tam trycholog sprawdza stan łodygi naszego włosa oraz cebulki. Takie badanie wskazuje na procentowy podział włosów w stanie
anagenu, katagenu i telogenu, czyli trzech faz wzrostu naszego włosa. Z odczytu takiego badania zostaniemy nakierunkowani na dokładne znalezienie przyczyny wypadania naszych włosów. Z tego wyniku jesteśmy w stanie określić, czy wypadanie naszych włosów związane jest z zaburzeniami hormonalnymi, czy może z uwarunkowaniem genetycznym, czy może z naszym stanem psychicznym, czyli depresją albo dużą dawką stresu, czy może jest to przyczyna niedokrwistości, czy jest to nasz styl życia i niedobory w naszym organizmie. Także dzięki temu badaniu wiemy, gdzie mamy kierować się dalej. Czy leczyć tą przyczynę u hematologa, czy może u endokrynologa bądź ginekologa, czy może u psychiatry albo psychologa, czy u internisty. Musicie mieć świadomość tego, że takie nadmierne wypadanie włosów, wręcz łysienie typu kobiecego, bardzo często powiązane jest z innymi działami medycyny, a nie tylko z dermatologią. Bardzo często przyczyna tkwi właśnie w problemach, które musi rozwiązać hematolog, endokrynolog, ginekolog, psychiatra bądź psycholog lub internista, ale bardzo ważne jest, żebyście trafiły na dermatologa, który odpowiednio Was pokieruje. Oczywiście stosowanie kuracji na własną rękę jest dozwolone i ja również przez to przeszłam. Stosowanie tych wszystkich mazideł, ampułek, wcierek, szamponów, odżywek i tak dalej, według mnie jest marnowaniem pieniędzy i czasu na poszukiwanie prawdziwej przyczyny wypadania Waszych włosów, bo to, co Wy będziecie stosować na własną rękę, jedynie spowolni ten cały proces, ale te włosy nadal wypadają, nadal się przerzedzają i nadal nie chcą rosnąć za bardzo nowe włosy. I jeśli przyczyna naszego wypadania tkwi wewnątrz, w naszym organizmie, to jedynie stosując kurację przepisaną przez lekarza, odpowiedniego lekarza, da nam rezultaty. I naprawdę nie marnujcie czasu na czekanie na rezultaty tych wszystkich cudownych preparatów, tylko udajcie się do dobrego lekarza i szukajcie tej przyczyny u specjalistów. Okej, no to pierwsza część dobiegła końca. Mam ogromną nadzieję, że chociaż niektórym z Was odrobinę pomogę w borykaniu się z problemem wypadania włosów. Naprawdę wiem z autopsji, jak jest to upierdliwy i nieznośny problem. Jeśli ten filmik Wam się podobał, to zostawcie proszę kciuka w górę. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału oraz do moich profili na Facebooku, Instagramie oraz Twitterze. Linki do nich znajdziecie oczywiście w opisie na dole. Widzimy się w drugiej części, a teraz całuję Was gorąco. Do zobaczenia!